Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Na Facebooku jakiś czas temu pytałem Was, Ciebie, co wybrać na jedną stronę Felk, jeżeli chodzi o letni zestaw. No i tam było kilka pozycji i wygrał Clintel Inspire. Nieotwierane jeszcze, nigdy nie miałem do czynienia z tą powłoką i z tego co tu widzę, no to prawie że do wszystkiego, kurczę. Zobaczymy, co tam piszą o tej powłoce, gdzie używać, gdzie nie używać. O, ja sobie przygotowałem płatki, a tu już mamy fajnie. Męski kolor, dobrze, takie lubimy. Co my tu mamy? Stryk, ale wieje. U mnie 21 grudnia, słuchaj. Wiatr jest niesamowity. 15 ml. Nie pamiętam, ile dałem, coś koło stówki. Nie wiem, nie pamiętam. Nie będę teraz tutaj... O Jezu, jaki smród. Smród niesamowity, tak przypomina troszeczkę. No, wali jak... No, oksal, taki ostry rozpuszczalnik. No, może być, że to jest to samo nawet. Kto wie, teraz to... co my tu mamy? Mamy całą instrukcję, sposób użycia. Przed użyciem wstrząśnij butelką minimum przez 10 sekund. Podczas aplikacji drobinki komponentu nadal będą widoczne. Jednak wstrząśnięcie preparatu zapobiegnie jego osadzeniu się na dnie butelki. Powtarzaj tę czynność przed każdą aplikacją. Przed każdą aplikacją trzeba wstrząsnąć butelką. Przygotowanie. Teraz tak. Przygotuj powierzchnię lakier mineralem gumowy, ustawiając... O, na gumę chyba będzie można. Usuwając z niej wszystkie zabrudzenia, zwłaszcza takie jak smoła czy opiłki metaliczne. Tu jak widać felga na wysokim levelu, pełna korekta można powiedzieć. Otóż, no dobra, to wiadomo. Produkt nakładaj sekcjami, na przykład 40x40 oraz ruchami krzyżowymi za pomocą dołączonego aplikatora. W przypadku lakieru szyb plastik... O, na szyby też jest. Szyb plastików lub aplikatora do opon. Lub aplikatora do opon. W przypadku opon elementów gumowych. O kurczę, widzisz. Czyli tak, sprawa jest fajna, bo jest na wszystko. Na szybę, na gumę, na plastik, ogólnie do wszystkiego. No zobaczymy, ciekawe. Ile? 18 miesięcy czy rok ma siedzieć? Czy 12? Też nie pamiętam. Dodatkowe zalecenia. Aplikację przeprowadzę w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Tu mamy problem, bo nie jest wentylowane dobrze. Śmierdzi niesamowicie. Aplikacja na zewnątrz również jest możliwa. Ważne jednak, aby nie robić tego bezpośrednio na słońcu. Nie nakładaj powłoki na rozgrzane elementy. Pozwól powłoce związać się z lakierem przez co najmniej 12 godzin. Aha, czyli wiązanie 12 godzin, super. Nie dopuszczaj w tym czasie do interakcji z wodą, deszczem czy innymi opadami. Jeśli w ciągu 12 godzin lakier zmoknie, osusz go delikatną mikrofibrą, nie dopuszczając do samoistnego wyschnięcia wody. Zalecamy nie myć auta przez pierwsze 5-7 dni chemią samochodową. W przypadku, jeśli jest to konieczne, spłucz auto wodą demineralizowaną. Ostatni program na myjni bezdotykowej. Pełna aktywacja powłoki następuje po 24 godzinach. Czyli tak, po 12 godzinach możemy wyjechać, po 24 jest pełne wiązanie. Używaj sprawdzonych produktów do mycia, tak jest. I teraz tak, odporna jest na pH 3,12. Super. Trzymaj produkt daleko od ognia. Do aplikacji używaj rękawiczek i maseczki. W przypadku uszkodzenia hydrofobowej powłoki użyj Clintel Ceramic Booster. Dobra, aby wydłużyć żywotność powłoki, używaj Clintel Ceramic Booster raz na 10 000 km, już raz na 6 miesięcy. No właśnie. I wtedy Ci wytrzyma ile? Te 12, czy tam 18. Trwałość powłoki zależy od tego, jak dobrze przygotowujemy powierzchnię lakieru do tej aplikacji oraz od dalszej pielęgnacji, do jej aplikacji, tak, aby osiągnąć maksymalną trwałość, konieczne jest odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie lakieru przed położeniem powłoki. Do aplikacji powłoki należy natychmiast o nią dbać za pośrednictwem regularnego mycia, tak, te sprawy, usuwania osadem, dobrze, no czyli standardowo. Nie wiem, czy można ją warstwować, nigdzie tu nie jest napisane. Więc zrobimy tak. Wygląda to bardzo fajnie i że szybko wiąże, że jest naprawdę taka szybka, błyskawiczna, bezproblemowa. Zobaczymy. Na felgach będę chciał na pewno zimę 2024-2025 położyć ją na opony. Tak, co zima będę testował powłoki, pomimo że dressingi fajniej siedzą,
Znaczy tu chodzi o jakość oczyszczania i wygląd. Bo powłoki, no one siedzą w tej oponie, ale no to oczyszczanie. Zresztą zrobię o tym film. Teraz tak. Czy gdzie gdzieś te siemką? Nie, bo zapomniałem. Po prostu. Po prostu nałożę wszędzie i nie będziemy mieć odciny. Właśnie, nie będziemy widzieć, czy przyciemnia. To jest najgorsze. No dobra, to pokuszę się o zwykłą taśmę. Dobra. Gdzie ona jest tu? Ojej, słuchaj, takie coś zrobię, nie mam nic innego, nie chcę iść do garażu, bo naprawdę wieje niesamowicie, o tym nie pomyślałem niestety. Zrobię odcineczkę na feldze, tu, taką delikatną, o, i to jest wszystko. Później to odkleję i tu będziemy widzieć, czy przyciemnia, czyli przy wentylu, a może nie. Ale trzyma ten klej, nie tu. Tu przy wentylu. O, to będzie najlepsze. Właśnie. Tu przy wentylu. To będzie najlepszy wgląd. O. Delikatnie tylko przykleję, bo klej jest niesamowity. Dobra. Ojej. Będzie problem później z odklejeniem, czuję. Nieważne. Dobra, mamy. Czy będę tym nakładał? No zdecydowanie nie. No szkoda mi tego. Zdecydowanie nie, bo zdecydowanie. Dlatego, że wolę płatkiem na felgach. Bez dwóch zdań. 10 sekund wstrząsnąć. Tu jakieś drobinki. Oczywiście lampa przygotowana. Ciach, bajerka. Do wnętrza. No dobra. No, troszeczkę syknęło, minimalnie. Ok. Na płatek. No dobrze. Coś czuję, że będzie wydajna. Naprawdę. Śmierdzi. No nie, nie tak jak na Oksal. Śmierdzi jak typowa powłoka. Ok. Zacznę tutaj od tego. Tak, tłuściutka, przyjemna, wydajna. No fajnie. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, na ile pozwoli mi obskoczyć, jeżeli chodzi o felunek. Tak jak widziałeś, za wiele jej nie dałem. Kilka kropelek. Nie nasączałem na maksa. A widzę, że tutaj naprawdę wydajność będzie sroga. Dobra, pamiętajmy, ramię tutaj przy wentylu jest z jednej i z drugiej strony. Przypomnij mi, dobrze? Napisz mi szybko w komentarzu, żebym nie zapomniał. Tak to jest. Okay. Tłusta. Wydajna, słuchaj. Masakra. Ojej. O, fajna. Już widzę, że jest dobrze. Naprawdę. Już widać, że jest elegancko. Wydajna. Zrobiłem połowę felgi i jeszcze mógłbym jechać, ale zaczyna mi brakować poślizgu, więc co? Dorzucę sobie kilka kropel. Fajne jest to, że nie wylewa się tak chamsko, tylko delikatnie kropelki spływają. Fajne dozowanie. No tutaj to już jest za dużo teraz. To muszę to rozprowadzić. O tak, w ten sposób. I pstryk. Dzisiaj sobie światełko włączyłem, ale nie włączyłem za to aparatu. Starość, powiem Ci, jest zajebista. Naprawdę, kurde. Słuchaj, wydajność tej powłoki to jest w ogóle kosmos. Tłuściutka. Mięciutka. Dobra. Okej. A przez to, że jest tłuściutka, czuję, że odparowywanie będzie spokojne. Nie będziemy się musieli śpieszyć. Nie będziemy robić tego na wariackich papierach. Dobra, jestem tu teraz. Okej. O, dzięki, że mi przypomniałeś, że tu na tym ramieniu byłem. Ten komentarz był z Twojej strony niezbędny, naprawdę. Super, dziękuję. Nie ma jak to dobra współpraca. Słuchaj, no cóż Ci mogę powiedzieć. Wjeżdżam teraz jeszcze tu, zbiorę syfek.
Tu to z reguły się syfek zbiera. Tak jest. I to jest do wyrzucenia. Biorę latareczkę i mówię Ci, co następuje. Ojej, strasznie wydajna. Siedzi, grubo siedzi, siedzi, oj siedzi. Ojej, rozlała się perfekcyjnie, naprawdę. Idealnie, można powiedzieć, się rozlała. Coś pięknego. Super. Naprawdę ekstra. No dobrze, to co? Będziemy próbowali to zbierać? Możemy. O, nie śpieszę się. Wezmę odpowiednie mikrofibry. Nie powiem Ci jakie. Mam nadzieję, że tego nie będziesz widział z jakiej firmy. O, pyk. Dobra. Coś takiego. Fajny, mięciutka. Splocik, bardzo przyjemna. Ekstra. No dobra, to co? Zbieramy, nie? Najpierw zacznę tu. Od tego plastiku. Plastiku od tej naklejeczki. I tu było, tak? O, i to. Tak, zbieranie również, delikatny opór. I już. Delikatny opór. Za dużo jej dałem. Na pewno. To jest więcej niż pewne. Ale ja to zawsze mówię, lepiej wolę powłokę przelać, niż udawać, że jestem mega oszczędny i później gdzieś nie usiądzie. Tak, dużo i szybko uzupełnia mikrofibrę. Bardzo fajna, mięciutka, o, zajebista. Okej. Dobra. Bardzo ładnie. Cały czas siedzi ta powłoka. Jest delikatny opór, ale to zbiorę ją. Ok. Nie śpieszę się. Tłuściutka, przyjemna. Temperatura pokojowa. Dobra, teraz co robię? Odwracam mikrofibrę, pstryk. I będę chciał już dotrzeć. O tak. No i to jest, czyli tak klasycznie. Zbieramy, docieramy i zapominamy. Dobra. Tak, już pojawił się poślizg. Okej. Fajna mikrofibra, naprawdę. Zajebista. Słyszysz, jak piszczy? Pięknie jest. Tak, jak już pierwszą warstwę zebrałem, teraz słuchaj. No. Do powłok zajebiste są te mikrofibry. Fajne. Naprawdę fajne. Super. Tu już oderwę. Trzymamy przyciemnienie. Słuchaj, nie widzę. Może przy taśmie byłoby inaczej, nie wiem. Ale zaraz wstanę i słuchaj, tak lecę, bo lecę. Jest dobrze. Fajnie. Sprawdzę, czy gdzieś może ominąłem, czy gdzieś nie dotarłem. Słuchaj, no wszędzie. Połysk? Fajny. No ładnie, widać, podbiło pięknie. Teraz tu przyciemnienie. Słuchaj, ja nie zauważyłem. No niestety ta naklejeczka no raczej nie odcina tak jak typowa taśma malarska lub przy korekcie. No w sumie malarska. Nie kombinujmy, że do korekty może być inna. Znaczy może są lepsze, bardziej elastyczne, z lepszym klejem, z gorszym. Na pewno nie te marketowe. Ale malarska. Zostańmy przy malarskiej taśmie. Słuchaj. Zajebiście. Powłoka mega bezproblemowa. Naprawdę. Miękko, tłuściutko się kładzie. Pozwala, przez to, że jest tłusta, pozwala nam na komfort pracy. Nie śpieszymy się, nie kombinujemy. Połysk. No zajebisty. Bardzo fajny. I tutaj muszę Ci od razu powiedzieć, że ja tutaj nie widzę przyciemnienia. Teraz sprawdzę jedną rzecz. Ślisko, ślisko i tempo. Słyszysz? No właśnie. Czyli idzie w połysk. Zdecydowanie. I tak tutaj widzę, że idzie to w połysk. Naprawdę fajne szkiełko. Zajebiste. No, super. Fajnie, że kurczę, kupiłem tę powłokę, bo
Miałem wątpliwości. I teraz tak, czy podobna do Neoxala? No nie, nie, nie. Ten smrodzik, on z butelki rzeczywiście go czuje, ale tutaj w małym pomieszczeniu cieplutko i nie męczy nosa w ogóle. Zajebista powłoka. O, tak powiem. I już. Dobra, teraz słuchaj, wlecimy jeszcze do wnętrza i myślę, że na tym skończymy, bo co, no przecież nie będę czarował tutaj, kombinował. Super, naprawdę. Bezproblemowa. Mikrofibra też niczego sobie. Mikrofibry to ja sobie od razu odwrócę. Okej. Pyk. I tu sobie ją tak ładnie złożę. O, to jest mój zawsze ten kwadracik. To jest taki idealny na... Ho! Właśnie. Powłoki. O! I co robimy? Standardowo. Już kiedyś pokazywałem, a nie mam tej latarki. O. Tu będziemy takie cudo mieli. O, dobra. Pozwolisz, że sobie tutaj wyłączę. O, i tutaj będę widział idealnie. No niestety, ja muszę mieć komfort. Ty niekoniecznie, jeżeli chodzi o... Raczej fajnie, jakbyś miał komfort też, żebyś wszystko widział, ale no tutaj jest ważne, żebym ja sobie mógł ją zaaplikować idealnie. I tutaj już nie będę żałował materiału, słuchaj. Zarzucę grubo. Słuchaj, wydajność tej powłoki naprawdę jest niesamowita. Jeżeli ona siedzi na plastikach, też ją sprawdzę. Oczywiście, że na plastikach ją sprawdzę. We wnętrzu, w którym wziął cię, jak przyjedzie. Zobaczymy. Jeżeli ona rzeczywiście posiedzi ten rok. Znaczy, liczę tutaj na dwa sezony, jeżeli już tak. O, tak powiem. Ok, zobaczmy tutaj, jak to wyjdzie. Pięknie. Ale tłusta. Słuchaj, wydajność tej powłoki, aplikacja, to jest po prostu mistrzostwo, zajebista. Podoba mi się, naprawdę. Wydajność jest niesamowita. Cena tutaj do jakości, jeżeli chodzi o aplikację, docieranie, no jest super. Teraz tylko kwestia, ile ona posiedzi. Ja, jeżeli rok, no to słuchaj, bajka, kurde. Jeżeli rok posiedzi, to naprawdę będzie super. Przepraszam, muszę tak zrobić, żebym widział tutaj. Dobra, zaświecę to światło u góry, żebyś też miał lepszy wgląd, bo żeby nie było. O kurde, ale jest tłusta, ale wydajna. Łopanie. I dookoła. Pyk. I tu. Dobra, co ja tu widzę? No leży, niesamowicie. Teraz to sobie trochę poczekam. Zobaczymy, co będzie. Dobra. Słuchaj, no tak naprawdę, kurczę, powłoka jest, powtórzę się, bezproblemowa. Nawet ten zapach jakoś strasznie nie męczy. Na jedną felgę zużyłem nic. No, tutaj wydajność to będzie kosmos, naprawdę. Tu autko tym to tak na miękko, na mięciutko, piętnasteczką to spokojnie oblecisz. Fajnie się prowadzi, bo jest taka tłusta, nie jest sucha, nie wysycha. Teraz tutaj obserwuję, słuchaj, i no nie przesycha, no nie. No wszędzie siedzi idealnie. Nic się tu nie zmienia. Nie wiem, czy ją trzeba od razu docierać, czy trzeba czekać. Kurde, nie mam pojęcia. No. Nie jest opisane z tego, co pamiętam, tak? Po jakim czasie jest docieranie. Zaraz ci powiem. Dodatkowe zalecenie, sposób użycia, nie dopuszczać, pozwól było coś związać z lakierem. Aha, no dobra. No nie jest napisane jaki czas, chyba że gdzieś z tyłu coś, bezpieczeństwo. Nie, to jest w kilku językach. No fajnie, no. No jest wszystko tak, jak być powinno, słuchaj. No. Piktogramy, standardóweczka. No, jest wszystko idealnie. To jest fajnie. O, przepraszam. O. Kolor jest zajebisty. Żonie by się spodobał na pewno. Pudrowy róż? Kurczę, dziewczyny, poprawcie mnie. Jeżeli któraś z was ogląda, powiedzcie, że powiedziałem piękny, że tak, to jest pudrowy róż. Kurde. Ja jestem gościem, tak. No dobra, słuchaj, tu się nic nie dzieje. Tutaj nic nie odparowuje. Aż paluchem przejadę specjalnie. Ta, ona cały czas jest... Mam wrażenie, że znowu jej dałem za dużo. Ona, wydajność jest niesamowita. Ok, lecimy. Jedną stroną będę chciał zbierać. Patrz, widzisz? Widzisz to? No, ładnie. Siedzi niesamowicie. Wydajność tutaj bryluje. Naprawdę, wydajność to jest coś pięknego. Tłusta. Ja lubię takie powłoki, które są tłuste.
miękkie takie właśnie, że się je tak mięciutko prowadzi, jedną stroną zbiorę, a drugą sobie dotrę. Mikrofibra super. O! I ona wcale, słuchaj, czy ma jakiś mega poślizg? Kurczę, tak se. Jeżeli chodzi tutaj o dotarcie już tak. Okej. Dobra, tak pojeżdżę, bo pojeżdżę, żeby nie było. No ona tak aż piszczy. Stawia taki opór właśnie, ale... Słyszysz? Aż piszczy. Powiem Ci, że ona idzie w mega połysk. Naprawdę. To już widzę nawet tutaj we wnętrzu. No miażdży. Kurde. Super. Połysk jest niesamowity. No i jak tu się pchać w jakieś woski, jak tu sobie... W sumie pod wosk też trzeba dobrze przygotować. Powierzchnię. Dobra, ta już odpada. Dobrze przygotować powierzchnię też trzeba. Ok. Odwracam. Hop. No nieźle, dobrze. Odciny nie widzę. Słuchaj, i teraz tak. Położę teraz, postaram się na drugiej feldze położyć dwie porcje i słyszymy się, jak już położę dwie porcje i powiem, jakie były różnice, czy warto w ogóle się to pchać. Ta jest przód, tak? Dobrze mówię, tak. Ta jest z przodu, więc będzie jedna porcja na tyle. A zresztą, to już na końcu filmu. No dobra, to ja kładę teraz na kolejną felgę dwie porcje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, po zabawie, słuchaj, to jest fajny kolor, cudowny. Niestety nagrywam w pokoju, albo stety, kurczę, cieplutko, dzisiaj tak wieje. Co do powłoki, słuchaj, jestem pod wrażeniem. Na zewnętrzną część to już sobie podzieliłem na krople, bo jest mega wydajna, naprawdę. Te dwie pierwsze porcje, co dałem, to było nieporozumienie, ja przegiąłem i to grubo. Powłoka, jeżeli chodzi o aplikację, jest bajeczna. Tłuściutka, fajna, przyjemna, milutka, nie śmierdzi wcale tak, jak myślałem, że będzie śmierdzieć. I na zewnętrzną część moich felg 19, 10 kropel. Na upartego 7 nawet. I też był wnętrze 15, tylko że tam jest troszeczkę inaczej. Inaczej ta struktura jest taka prążkowana, tam więcej chłonie. I krzyżowo. I rzeczywiście długa praca i im mniej, tym lepiej się dociera. Także ta pierwsza porcja na pierwszej feldze to było bez sensu. Za dużo, zdecydowanie za dużo. Dwie porcje. Czy jest sens? Nie ma. Dlaczego? Z tego względu, że miałem uczucie, jakbym pobudził tę pierwszą dotartą powłokę i tempo szło, tak? Nieprzyjemnie. Ewidentnie nie. Jedna porcja i zapominamy. Połysk. Super. Naprawdę. Ogólnie mega przyjemna powłoka. Naprawdę zajebista. Od początku do końca zero problemu. Zobaczymy, ile posiedzi. Oczywiście na końcu filmu, u mnie jest 21 grudnia, już to chyba mówiłem, posiedzi sobie falunek tutaj w mieszkanku, myślę, że dwa dni. W temperaturze pokojowej konkretnie osiądzie, standardowo później pod domek. Tam stosowne leżakowanie w przyciemnionym miejscu ze stałą temperaturą, no już lepiej być nie może, jak już się utwardzi. I oczywiście cropping i wstępne w sumie, nie wiem, na końcu filmu jako propozycja będzie cropping, a pewnie znając życie dzień czy dwa może pokażę, jak minął ten czas użytkowania, jeżeli chodzi o tę powłokę. Wstępnie rewelacja. Co mnie cieszy, że na gumy, na szyby i myślę, że może kolejny film, jak będę miał czas, chęciny i będzie furmanka stosowna, położę jeszcze na plastiki, na gumę, czyli opony, nie, opony to będę chciał zrobić oddzielny film, jeżeli chodzi o sezon zimowy. Ja tam widzę powłoki, czyli na zimę, zestaw zimowy. I bardzo mnie interesują plastiki we wnętrzu. Tu jestem bardzo ciekawy. No i szyba. Tak naprawdę do wszystkiego. Bajka, czyli do wnętrza też może być. Kurde.
W porównaniu do Neoxala 11, 12, słuchaj, bardziej wydajna. Bo tu porównuję, bo już na felgi kładłem. Uderzenie. No, film był. No to tutaj bardziej idzie w połysk. To już zależy, co kto woli. Na czarnych, tych w Mańku zrobiło mega robotę, jeżeli chodzi o Neoxala. Cenowo? Kurde. Wiesz co, tu mam zgrzyt. Muszę zobaczyć, ile to posiedzi, kurczę. Jeżeli na felgach naprawdę posiedzi elegancko, bo Neoxal... no, nie wiem, czy już test trwałości był, a pewnie był. Nie wiem, chyba tak, bo film się pojawił. Zresztą nie będę się wypowiadał. Kurczę, jeżeli był, to postaram się, jak będę pamiętał, propozycję wrzucić. Tak czy tak, zajebista powłoka. Cieszę się, że ją kupiłem. Nie pamiętam, że była promocja i później odpuściłem, a później już nie było promocji. Tak to działa i kupiłem drożej. Życie. No dobra, z mojej strony wszystko. Zapraszam Cię do dalszej części, raczej do dalszej. Na koniec filmu, gdzie będzie właśnie propozycja w formie cropplingu, jeżeli chodzi o tę powłokę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! We'll be right back.